Ukraińskie onuce. Dałem taki fajny clickbaitowy tytuł, przyszedł mi do głowy, no bo skoro wszyscy jesteśmy oskarżani o bycie ruskimi onucami, to w takiej konfiguracji powinny istnieć też jakieś ukraińskie onuce. No skoro mamy taki, wiecie państwo, pluralizm, wolność słowa, etc., no to jakaś symetria, zawsze takie yin-yang, czarne i białe, dobro i zło, powinno być. Także tego... No, to się zdarza. I należy o tych ukraińskich onucach coś niecoś powiedzieć, bo doszło do wielkich napinek na tym tle, na naszym prawicowym podwórku. Niestety trzeba nad tym parę słów się pochylić. W zasadzie są dwa wątki. Zacznę może od wątku konfederackiego. On już jest trochę omówiony, więc będzie mi łatwiej od tego zacząć. Zacznę od tego, że jak wiecie państwo, opuścił rzecznik Konfederacji, Tomek Grabarczyk, opuścił partię Korwin, w której był cały czas, której też był rzecznikiem. Został wyrzucony przez sąd partyjny za działanie na szkodę partii, jak sam twierdzi, powodem, no i rzeczywiście z uzasadnienia wynika, że jednym z powodów było to, że tam zorganizował konferencję, w której wystąpił właśnie i z Jakubem Kuleszą, i z Robertem Winińskim, gdzie było tam Putin, zbrodniarz. No takie stałe zaklęcia mainstreamu, zaklęcia, których ja bym się osobiście nie spodziewał z ust polityków Konfederacji. Zresztą pokazuje to na przykład dzisiejszy dzień, że jak tylko politycy Konfederacji spróbują odejść od jedynie słusznej linii, od jedynie słusznej koncepcji, to zostaną zglanowani. I polityk właśnie, ponieważ należy odczytywać moim zdaniem opuszczenie przez partii Korwin, przez Tomasza Grabarczyka w kontekście szerszego konfliktu, jaki ma miejsce od jakiegoś czasu, w efekcie którego powstała partia roboczo nazywana partią Wyspy Węży z udziałem posłów Dziambora, Sośnierza i Kuleszy, która ma być prawdziwą partią wolnorynkową, wolną od putinizmu, jak sami zainteresowani zapowiadają. No to dzisiaj Artur Dziambor stwierdził w programie 7 dzień tygodnia na antenie Radia Z, że wojna na Ukrainie nie jest w tym momencie nasza wojna. No i oczywiście zaraz marszałek Senatu, były Stanisław Karczewski. Wypowiedź absolutnie skandaliczna, haniebna, nieprzemyślana. Politycy powinni naprawdę z dużą dozą ostrożności wypowiadać się, bo to jest wypowiedź groźna dla Polski. Moim zdaniem jest to zwyczajnie stwierdzenie faktu, ale jak widać i stwierdzenie faktu może być aktem rusko-onucyzmu. Co śmieszniejsze właśnie, kiedy mówi to polityk partii Wyspy Węży, który swojemu byłemu prezesowi, czyli Januszowi Korwinowi-Mikkemu, zarzucał fakt, że nie nazwał, tam chodziło właśnie o tą Wyspę Węży, że promuje ruską propagandę, że oto ci bohaterscy obrońcy Wyspy Węży wcale nie zginęli, tylko grzecznie poszli do niewoli. Jak się okazało, ci obrońcy, którzy mieli wszyscy zginąć, potem znaleźli się ni stąd, ni zowąd właśnie w niewoli na Krymie.
zostali chyba wymienieni w pewnej wymianie jeńców, więc jak widać cuda się zdarzają. No a teraz to właśnie myślę, że ten komentarz, ten atak na Artura Dziambora powinien być nauczką dla Konfederacji, że nie można siedzieć okrakiem na barykadzie i albo pójdą w tą narrację taką samą jak mainstream, albo muszą iść w kontrze. Natomiast tam oczywiście w tle wewnętrzne jakby niesnaski w Konfederacji, kwestie po prostu miejsc na listach w przyszłorocznych wyborach. Być może te wszystkie jakby narracje i obieranie stron w tej kwestii ukraińskiej to jest rzecz wtórna względem tych wewnętrznych rozgrywek. Tym gorzej dla Konfederacji, bo to świadczy, bo jeśli by to była prawda, jeśli by to była prawdziwa hipoteza, która jest tylko hipotezą roboczą, no to by było coś bardzo, bardzo, bardzo strasznego. W każdym razie, idąc dalej, no ten cały, te wszystkie fikołki wewnątrz Konfederacji, no ja już sam się wyraziłem, że niektórzy tam bardzo się na to oburzyli, natomiast ja uważam, że to naprawdę jest prosta droga do upadku Konfederacji, dlatego że ja, szanowni państwo, byłem przez parę lat w takim tworze, który się nazywał Kukiz 15. Ja widziałem, jak ten twór murszał i kruszał, ewakuowałem się z niego, zanim rozpoczął się ten już największy proces destrukcji. Natomiast widziałem wszystkie procesy, które do niego doprowadziły. I te wszystkie procesy powtarzają się dzisiaj w Konfederacji. Konfederacja ma jedną przewagę nad Kukizem. Spaja ich subwencja. Ale w momencie, kiedy ostatnie raty subwencji zostaną rozdane, tudzież ktoś zrobi w bambuko po prostu swoich kolegów i jakimiś kruczkami formalnymi zdobędzie panowanie nad rozdysponowywaniem subwencji, to ta więź pęknie i Konfederacja będzie musiała się rozlecieć po tych szwach politycznych. Być może nie na partie składowe, ale na jakieś większe części. No, natomiast to wszystko do tego prowadzi. Ja widzę, że te właśnie walki wewnętrzne, walki frakcyjne i wewnątrz poszczególnych jakby frakcji i między frakcjami naprawdę mogą doprowadzić do poważnego tąpnięcia. Więc no nie można, problem jest taki, że niestety większość członków partii składowych Konfederacji czy publicystów prokonfederackich uważa, że problem najlepiej jest zakopać w ogródku i niech on się sam rozwiąże. Zakopanie problemu w ogródku nic nie pomoże. Ten wrzut będzie nabrzmiewał, aż pęknie i mówiąc brzydko, kolokwialnie, aż dosadnie, wszystko szlak trafi. I ponieważ wszystko szlak trafi, no to już będzie za późno. Już będzie za późno, Konfederacja pójdzie na dno. Albo od razu będzie jakby zrobione coś z tym, albo i należy zdopingować po prostu decydentów konfederackich do tego, żeby jakoś ten konflikt poskładali, nawet za cenę pozbycia się kogoś, ponieważ formacja mniejsza, ale bardziej zwarta wewnętrznie, bez takiego rozziewu, bo przypomnijcie sobie państwo, że Kukiz był takim klubem, który potrafił głosować jednocześnie za, przeciw i wstrzymywać się. Jeszcze tak daleko Konfederacja nie zabrnęła, być może dlatego, że ma mniej frakcji i mniej posłów. Ale naprawdę jesteśmy na dobrej drodze do tego. Tak formacja polityczna funkcjonować w na dłuższą metę nie może. I to, że mówimy, że wszystko jest dobrze, w Kukizie też do pewnego momentu wszystko było dobrze. Też się wydawało, że no jest okej, że to jakoś tam, a to gniło.
to gniło od środka. Nie możemy i jeżeli komuś zależy, leży na sercu dobro Konfederacji, nie będę tu mówił, czy mi leży, czy nie leży, ja mam do Konfederacji stosunek ambiwalentny. Jest to jeden ze środków realizowania polityki narodowej. Do momentu, jeśli realizuje, można za pomocą Konfederacji choć częściowo realizować politykę narodową, jest to środek przydatny. Jeśli przez tanie być przydatny, a staje się coraz mniej przydatny, to należy się go pozbyć. No, po prostu. Po prostu. Dobrze. I tu przejdziemy do drugiego wątku onucyzmu. Mianowicie kwestia naparzanki między Robertem Winnickim a Robertem Bąkiewiczem. Zaskoczę Państwa. Ja uważam, że dla mnie szanowni są po jednych pieniądzach. Robert Winnicki teraz też płynie w tej mainstreamowej narracji. Dość powiedzieć, że występował on na tej aberracyjnej konferencji na temat zbrodniarza Putina, która nie miała żadnego sensu politycznie, która nie wniosła nic, który atakował, który uczestniczył w nagonce na środowiska rosjorealistyczne już prawie rok temu, który przyłączył się do tej akcji demokratyzacji Białorusi. Nie wprost, ale się przyłączył. I trzeba dodać jeszcze jedno, że Robert Winnicki również przyłożył rękę do wyboru Roberta Bąkiewicza, który teraz jest awangardą propagandową partii rządzącej na drugą kadencję w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. A teraz go atakuje, teraz używa mniej lub bardziej sensownych argumentów. Moim zdaniem jest to, niektóre te argumenty są bezsensowne, bo mówienie o tym, że nic się nie poprawiło w Marszu Niepodległości, jest akurat fałszywe i tylko osłabia przekaz antybąkiewiczowy, ponieważ trzeba przyznać Bąkiewiczowi, że on jest sprawnym organizatorem i on te fundusze, które tam napłynęły, wykorzystał, ale no z drugiej strony zbliżył się bardzo mocno do jedynie słusznej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Dostał od nich grube miliony. I w tym momencie już widać wyraźnie, że realizuje sprawę Karola Plewy, wszyscy Państwo znają. Efekt tej działalności Bąkiewicza jest taki, że media narodowe, zwłaszcza jak patrzę na kanał, coraz mniej widzów ogląda to wszystko. Pytanie, jak to się przełoży na wyniki finansowe mediów narodowych. To jest bardzo, moim zdaniem, na miejscu pytanie, bo przecież kiedyś PiS straci władzę i skończy się kroplówka z państwowych instytucji. I co wtedy? I naprawdę by była szkoda, jeśli by Marsz Niepodległości i media narodowe miały paść łupem, paść w zasadzie ofiarą tego wszystkiego, co reprezentuje sobą Prawo i Sprawiedliwość. Dość powiedzieć, że to jest kolejna próba, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że próby przefarbowywania inicjatyw narodowych na pisowskie, Marian Kowalski, Adam Andruszkiewicz, żeby wymienić dwa najbardziej znane nazwiska,
nie wyszły. Ci ludzie bez znaczka PiSu dzisiaj nie znaczą nic. Nie znaczą nic. Oni nie przyciągnęli ludzi, natomiast wprowadziły oczywiście zamęt środowiskowy, zniechęciły mnóstwo osób do zaangażowania się patriotycznego, więc niestety, niestety tak to będzie. Natomiast moim zdaniem to, że tam Winnicki coś wytyka Bąkiewiczowi, przyganiał kocią garnkowi. Ja zadedykuję obydwu szanownym słowa, które do parlamentu, kiedy go rozpędzał, wygłosił Oliver Cromwell. Siedzicie tu zbyt długo, jak na to, co dobrego uczyniliście. Oddajcie się, powiadam. W imię Boga odejdźcie. Niestety, no, panowie nie potrafią przyznać się do błędu. Robert Bąkiewicz jeszcze tam jakieś insynuacje względem Krzysztofa Łukszy wygłaszał, twierdząc, że on powinien sprostować od razu Roberta Winnickiego. Co to w ogóle? Kim jest Bąkiewicz, żeby Łukszy wydawać polecenia służbowe? Niech pilnuje własnej redakcji, bo mu się sypie. No ale cóż, niestety, tak jak powiedziałem, Robert Winnicki też srogo manipuluje. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o ukraińsko-onucyzm, to kwestia, że po migach mamy przekazywać Ukrainie czołgi. Czołgi T-72, no, które nie są najwyższej jakości. Są sprzętem starym, ale są sprzętem prosowieckim, więc ukraińscy pancerniacy nie powinni mieć problemu z ich obsługą. W zamian mamy otrzymać czołgi brytyjskie Challenger 2. Z tym, że na razie to na całe szczęście okazuje się, że są tylko spekulacje. Nie wiadomo, jak to wpłynęłoby na stan gotowości bojowej polskich sił zbrojnych. Na pewno wiadomo, że byłby to czwarty typ czołgu, który użytkujemy, bo PT-91 twarde, Leopardy 2, zakupiliśmy Abramsy, jeszcze byśmy dostali. Pytanie, czy byśmy, tak jak to było z tymi migami, czy byśmy dostali z Afryko te Challengery, czy byśmy musieli je kupić? To jest dobre pytanie. Natomiast to, że takie spekulacje się pojawiają, no też jest skrajnie z kolei nieodpowiedzialne. No, pojawiają się też pytania, że przyszły takie informacje, że Ukraińcy nagle mają więcej samolotów niż przed rozpoczęciem wojny. No, nie wiem, to pojawiają się spekulacje, że to my przesłaliśmy im te migi. No, przynajmniej w jakiś tam rozsądny sposób, a nie na tak zwany rympał właśnie, żeby to jeszcze one operowały z naszego terytorium. No, ale no naprawdę, to jest moim zdaniem skrajnie niepoważne. Więc cóż, naprawdę mamy skrajne jakieś przypadki tutaj rusko-onucyzmu. No i niestety, obawiam się, że lepiej już było, natomiast musimy rusko-onucyzmu, przepraszam, ukraińsko-onucyzmu, co ja plotę. No, mówiłem już na początku, jestem dzisiaj dość zmęczony i mogą mi się jakieś lapsusy przydarzyć. Tymczasem patrzę, intensywnie szukam, czy są jakieś wstępne wyniki z Francji. Lokale wyborcze właśnie zostały zamknięte, no, natomiast póki co nic tu się nie pojawiło. Mam informację,
ale to są takie bardzo wstępne informacje podane przez media belgijskie, że do godziny 17 Emmanuel Macron zdobył od 55 do 58% głosów, czyli wygrał wybory. Marine Le Pen uzyskuje poparcie od 42 do 45% wyborców. To są wyniki bardzo wstępne, sondażowe. Na razie byłbym ostrożny co do komentarzy, natomiast nawet jeśli by to się utrzymało, to trzeba zobaczyć, jaką zmianę przeszła Francja przez ostatnie 5 lat. Przez ostatnie 5 lat, jeśli tutaj powiedzmy byśmy mieli nawet ten najbardziej niekorzystny wariant, czyli 58 do 42, ja przypomnę, w 2017 wyniki to było 66% na Macrona, 34% na Le Pen. Więc no tutaj te nożyce się zwierają bardzo intensywnie. Marine Le Pen co prawda zapowiedziała, że ona już nie będzie więcej kandydować w wyborach prezydenckich, no ale nawet jeśli ona nie wygra tych wyborów, a jeszcze tego nie wiemy, zaraz przejdę do waszych pytań i będziemy przechodzić do i jeszcze wrócimy może do Francji na koniec. Natomiast za 5 lat naprawdę kandydat Zjednoczenia Narodowego będzie miał duże szanse na to, żeby zostać prezydentem Republiki Francuskiej. Inna rzecz, że trzeba powiedzieć, że i Macron, i Le Pen mają w kardynalnych sprawach dość tych zewnętrznych pewne punkty zbieżne. Na przykład obaj są dosyć sceptycznie nastawieni co do NATO. I w tym momencie myślę, że Le Pen trochę jakby wpłynęła na przesunięcie się tutaj tych granic debaty publicznej. No zresztą niechęć wobec NATO jest dosyć taką tradycyjną reakcją w polityce francuskiej. Pamiętajmy, że generał de Gaulle wycofał Francję ze struktur wojskowych NATO. Pojawiają się nawet głosy, żeby w ogóle Francja się wycofała z NATO. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie czekamy na dalsze informacje. Wygląda jednak, że pewnie wygra Macron, ale wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, no natomiast być może jest też tak, że no, ludzie Macrona szczęściu pomogli. Przechodzimy do pytań. No ja tam ten kawałek początkowy wytnę, więc niestety te dyskusje na czacie sobie znikną. Ale no, dbajmy o jakieś minimalne standardy techniczne. Damian Biliński. Pytanie, by trochę humoru było. Jak ocenia pan szansę europoseł Spurek w wyborach prezydenckich? Czy weganizmem zdobędzie serca Ukraińców i fajnopolaczków? Obawiam się, że ponieważ Poliniakom odbiera rozum coraz bardziej, to może pani Spurek jeszcze teraz nie zyska jakiejś wielkiej popularności, ale już za niedługo, już w bardzo niedługim czasie, to takie poglądy, nawet nie to, że taka osobistość jak pani Spurek, która robi z tego wszystkiego jakby swoją rację bytu,
to ona może nie zyska sobie wielkiej sympatii, wielkiego poparcia. Ale te elementy będą się pojawiać w coraz większej ilości programów politycznych. Widzimy, jak to infekuje zwłaszcza młodzież i politycy, ubiegając się o głosy młodzieży, no chociażby widzieliśmy to, jak te wątki wpadały do agendy pisowskiej. I obawiam się, że będą też wpadać do niektórych narodowców. No, ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy pewne środowiska narodowe popierały piątkę dla zwierząt, ale to będzie infekować wszystkie środowiska i będzie tylko gorzej. Będzie tylko gorzej, być może już za kilkanaście lat zarzutem, poważnym zarzutem w polityce będzie to, ale widziałam, jak pan je mięso. I naprawdę, ja to mówię, drodzy Państwo, może to było pytanie humorystyczne, ale ja to mówię całkiem poważnie. Ja to mówię całkiem poważnie, więc niestety, no, takie smutne realia. Czy Niemcy są jakimś cichym sojuszu z Rosją? A propos hełmów, obietnica pomocy Ukrainie za 5 tygodni. Dzisiaj Sumliński przestrzegał. Obawiam się Niemców. Ja do słów Wojciecha Sumlińskiego mam coraz bardziej stosunek ambiwalentny. To w ogóle pytanie od widza Libre. Uważam, że w tym momencie no, Niemcy po prostu realizują swoje interesy. Niemcy realizują swoje interesy. Ta wojna jest przeciwko wszystkim ich interesom. Leży w ich interesie spokój na wschodzie i najlepiej dokonanie jakiegoś modus vivendi z Rosją i podzielenie się tutaj wpływami w Europie środkowo-wschodniej. No, dość powiedzieć, że niemieccy intelektualiści napisali list otwarty do kanclerza Olafa Scholza, którym domagają się wstrzymania dostaw broni na Ukrainę i wzywają władze w Kijowie do poddania się. No, myślę, że to jest głos takiej tradycyjnej polityki niemieckiej. Zresztą, tak jak to ktoś zauważył, Scholz jest politykiem poważnym i woli on zwleka bardzo z jakimiś wiążącymi decyzjami w sprawie ukraińskiej, ponieważ woli teraz mieć delikatną krytykę opozycji w tej sprawie, niż potem mieć tłumy na ulicach, kiedy zobaczą rachunki za paliwo, gaz i w ogóle, no już teraz dość wysokie, a jak to jeszcze wejdą jakieś kolejne agendy sankcyjne. Komisja Europejska zresztą już się zgodziła, żeby płacić w rubelkach za gaz rosyjski. Więc Scholz jest po prostu politykiem poważnym i tyle w temacie. Tyle w temacie. Zresztą to jest jak najbardziej... ja to rozumiem. Zakończenie wojny jest również w naszym interesie i w zasadzie w tym momencie już jakiekolwiek zakończenie, ponieważ... niemożliwe jest, o tym zresztą Adam Wielomski wczoraj mówił u nas na spotkaniu, też odsyłam do tego materiału, chociaż było traktowane, ono traktowało o wielu, wielu, wielu innych rzeczach również, że nie jest możliwe, żeby Ukraina tą wojnę wygrała. Jak widzimy, póki co z różnych względów Rosja nie chce rozwinąć swoich sił zbrojnych do takiego stanu, żeby to przechylić szale zdecydowanie na swoją stronę.
Więc będzie ta wojna trwała, będzie pochłaniała nasze pieniądze, nasze zasoby, przede wszystkim nasze, bo my jesteśmy teraz państwem frontowym i do tego mamy jeszcze głupie władze. Ja w ogóle chciałem zauważyć jedną rzecz, o której wcześniej nie powiedziałem, a warto powiedzieć. Przyjechali do nas ukraińscy uchodźcy. Oni uciekali przed wojną. Oni się bali, że na Ukrainie, na całej Ukrainie, podkreślam, bo wiecie Państwo, Ukraina jest krajem dosyć dużym. Działania wojenne w tym momencie nawet toczą się na mniejszym odcinku niż jeszcze na początku, bo został zrolowany, wycofany ten cały odcinek kijowski. Teraz to jest tak naprawdę ta wschodnia granica gdzieś tam od Charkowa przez Donbas do Mariupola, granica tam z Krymem częściowo i to tyle. I ci ludzie, teraz mówi się, że więcej Ukraińców wjeżdża na Ukrainę niż z niej wyjeżdża. To przepraszam, jacy to są uchodźcy, jeśli oni jadą sobie na święta do domu? To są migranci, to są przesiedleńcy. Tak. Bo jeśli mają miejsce gdzieś na Ukrainie, gdzie są bezpieczni, bo jadą tam na święta i niespecjalnie się ewidentnie boją, że im rakieta czy bomba na głowę spadnie, to nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy my ich tutaj trzymali. Nie ma. Trzeba powiedzieć jasno, że a żadnego rozejmu przecież świątecznego na Ukrainie nie ma. Tam dalej latają bomby, latają rakiety, również nad zachodnimi obwodami. Co prawda, no wiadomo, no to jest tak, że to nie są jakieś naloty dywanowe, jakie znamy z II wojny światowej. Przeleci rakieta, uderzy w jakiś tam konkretny cel, czy kilka rakiet i to jest tyle. Tyle, że no jak wlatuje coś w przestrzeń powietrzną, to wyją syreny w całym obwodzie. To tak jest. Zresztą i wiem, że duża część społeczeństwa na Ukrainie zaczęła po prostu te alarmy lotnicze w związku z tym ignorować. No bo co? Cały obwód ma iść do schronów, bo jedna rakieta leci. No i trzeba naprawdę, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tych ludzi trzymać. Bo naprawdę, ci, którzy się wydostali ze strefy działań wojennych, tam gdzieś z Charkowa czy skądś, zrobili to w pierwszych dniach, czy z Mariupola. Teraz już nie ma tam możliwości wyjazdu. Zresztą mnóstwo uchodźców prawdziwych, nie opuściło Ukrainy. Bytują gdzieś tam we Lwowie, w Stanisławowie, gdzieś w zachodnich właśnie miastach zachodniej Ukrainy. No więc tutaj Damian Biliński zauważa, że Ukraińcy jadą na święta, wracają i dostaną status uchodźcy. No wiem, że takie procedery też mają miejsce, że jadą ludzie na Ukrainę teraz, potem wracają, mają już przekroczenie granicy po 24 lutego i mają różne profity z tym związane. No niestety tak jest. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy my mamy za to płacić, czy mamy ponosić te ciężary, utrzymywać oprócz rzeczywistych uchodźców, którzy naprawdę istnieją, bo dla mnie rzeczywiście, co prawda logiczne by było, żeby taki mieszkaniec Charkowa, Mariupola, czy jakiejś tam innej miejscowości leżącej w strefie działań wojennych, no do niedawna również tam gdzieś w miejscowości podkijowskich, logiczne by było, żeby on, powiedzmy, przebywał w zachodnich obwodach Ukrainy, no ale może, powiedzmy, niesiony tą falą, paniką też pojechał do Polski. No dobra, ale powiedzmy, że tacy ludzie z Charkowa, no niech tu może jeszcze zostaną, bo oni rzeczywiście się mają jakąś tam, okej. Ale mówienie o uchodźcach z obwodu na przykład Iwano-Frankowskiego, czyli ze Stanisławowa i okolic, starego polskiego miasta Stanisławowa, no to jest jakiś ponury dowcip. I niestety wyczerpujemy nasze zasoby polskie i tutaj właśnie tacy propagandyści władzy w
zespół w zespół z takimi Bąkiewiczami będą nam mówić, że musimy za wszelką cenę pomagać Ukrainie i w ogóle nieważne, sankcje nakładać, mamy marznąć, oddawać ostatnie pieniądze na Ukraińców, bo tak, bo tego wymaga nasz interes. Nie, nasz interes wymaga tego, żeby nasza gospodarka jako tako funkcjonowała w tej sytuacji, jaka teraz jest, i żeby to wszystko, żebyśmy mieli stabilną sytuację w kraju, a nie dociążali się utrzymywaniem milionów ludzi i odciążaniem po prostu państwa ukraińskiego, dla którego obowiązkiem jest zatroszczyć się o swoich obywateli. Tak jak powiedziałem, ludzie ze strefy działań wojennych, dobrze, jak najbardziej. Ale tylko oni. Tu powinna być filtracja. Tu powinna być filtracja. I to jest... dlaczego ci ludzie są rozwożeni po całym kraju? Normalnie każdy uchodźca trafia do ośrodka, jest sprawdzany, czy na pewno należy mu się, czy może jednak można go deportować. Tak. No niestety. Jak to się stało, że w 5 lat zmieniono patriotyczne pokolenie Marszu Niepodległości w sługi Ukrainy? Ja nie mogę pojąć tej szybkiej zmiany mentalnej. No myślę, że w trochę dłużej. To jest ten problem, że młodzież nie było... Co to było Marsz Niepodległości? No przejście raz z flagą po stolicy to każdy może. To było budowane na emocjach, za tym nie szło jakieś głębsze ugruntowanie tego. Nie chciano bawić się w niuanse, w jakieś pogłębione przemówienia. Wszystko było płytkie, żeby prawda docierać do mas, bo a nuż widelec kogoś sobie zrazimy. No i w związku z tym młodzież działa na emocjach. I zazwyczaj to są emocje przeciwko wszystkim. I w momencie, kiedy patriotyzm, te wszystkie biało-czerwone barwy, święta narodowe, po przejęciu władzy przez PiS stały się mainstreamem, stały się tym, co reprezentuje władza, to młodzież zaczęła się przeciwko temu w sposób naturalny buntować, bo wcześniej tych nastrojów propatriotycznych nie ugruntowano. Organizacje patriotyczne najczęściej wchłaniały olbrzymią masę ludzi po Marszu Niepodległości, tylko potem większość odpadała. Jak się okazywało, że trzeba zapierniczać. Takie są fakty. Takie są fakty. Po prostu wszyscy, jedni grali w jakieś swoje gierki polityczne, inni szukali wygodnego żłoba i rozmienili to wszystko na drobne. Aż w końcu zrobili z tego manifestację poparcia dla władzy, więc ci, którzy w to szczerze wierzą, teraz idą za nimi i są sługami Ukrainy, a ci, którzy idą przeciwko, no też są sługami Ukrainy, bo teraz jest taka wspólnota przekazu. Po prostu. Zresztą ktoś bardzo fajnie porównał wypowiedzi Roberta Bąkiewicza jeszcze z Marszu Wołyńskiego w lipcu, na którym zresztą myśmy byli. Ja nie wiem, czy to nagranie, które jest tam puszczane, że czy ono nie jest nawet z naszej transmisji. Tam jakoś właśnie atakował, że tu Ukraińcy budują swoją tożsamość na banderze i tak nie może być. No a teraz wiadomo, gra w ogóle w inną stronę. Omawiałem to już. Odsyłam do innych materiałów. Czy sankcje wobec Rosji, czyli zamknięcie McDonaldów, blokada propagandy LGBT, Nickelodeonu, czy Multikulti z Netflixa i innych stacji nie wyjdzie Rosjanom na dobre? Może by na Polaków nałożyli. Może i wyjdzie, nie wiem. No, czasem by się przydało takie pokazanie, że jest życie poza tym Matrixem. Jest życie. Ja w ogóle chcę zrobić... Mam taki pomysł na program, tylko jeszcze nie mogę się dogadać z rozmówcą. Nie będę mówił z kim, ale chciałbym porozmawiać o tym, jak się żyje w kraju właśnie
objętym sankcjami, że tam, że można powiedzieć, jest życie na Marsie, że w kraju objętym sankcjami też jest życie, że można jakoś się do tego przystosować. Są takie kraje na świecie, nie mówię tu bynajmniej o Korei Północnej, które mają się całkiem nieźle. Tu ktoś pisze, jaki szur? No, drodzy Państwo, tylko szury są zdolne do rzeczy wielkich. I tyle w temacie. O, i pojawił się doktor Jan Przybył. Witam Cię serdecznie. Powiedz coś o radosnej twórczości pani doktor Kurek. Dowcip polega na tym, że ja znam to tylko z trzeciej ręki czy z drugiej ręki. Nie widziałem tych występów, po prostu nie miałem na to czasu. Wiem, że tam było coś bodaj, że tworzyliśmy z Ukraińcami przez 700 lat wspólne państwo. No aberracja, bo w zasadzie no ja uważam akurat, że spadkobiercą dawnej chociażby Rusi Kijowskiej jest, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, spadkobiercą politycznym, mentalnym, kulturowym jest jednak Rosja. Kozaczyzna to też był jednak inny byt. Naród ukraiński to jest wytwór XIX-wieczny. Więc no trudno mówić o tym, no to jest dla mnie dziwne. No zresztą powiem tak, no pani doktor Kurek to jest dla mnie bardzo dziwna osoba, która strasznie, prawda, zawsze jeździła po PiSie, że tu tacy miękcy ulegli w tych sprawach żydowskich, ale jak przychodziło co do czego, to ona zagłosuje na PiS, nie na Konfederację, bo dawniej jest ten paskudny Korwin. No Korwin zresztą, ja za Korwinem też osobiście nie przepadam, natomiast w sprawach geopolitycznych wolę z Korwinem zgubić, niż z Bosakiem znaleźć. Taki niestety to smutny, znaczy to jest, wiecie Państwo, to jest jakiś taki trochę, nie wiem, mentalny masochizm. No, mówiłem o szanownym panu redaktorze Sumlińskim, no, wiele rzeczy mądrych mówi, ale też no, w zasadzie znalazł się w awangardzie mimo wszystko dudyzmu, już zaraz po pierwszej turze. No przez lata taką osobą, która mówiła mimo wszystko PiS, był profesor Jerzy Robert Nowak, ale w końcu przejrzał na oczy. No szkoda, że obecnie już nie jest aktywny publicznie. Bardzo szkoda, bym usłyszał chętnie jego komentarze na to, co się dzieje teraz, zwłaszcza w sprawach polsko-korzennych. Ale szanowni Państwo, no, to jest jakiś taki nieprawdopodobny masochizm, żeby widzieć te wszystkie, czy wręcz, nie wiadomo, to jest albo głupota, albo agenturalność, żeby widzieć te wszystkie, to wszystko, co PiS robi, to już nie są jakieś niedociągnięcia, to są po prostu akty zdrady i mówić, no ale jednak, bo ci to będą gorsi. Proszę Państwa, może w państwie Platformy nie pałowaliby nas neonaziści, tylko policja, ale przynajmniej sytuacja byłaby, linia rozgraniczenia byłaby dość jasna. Natomiast tutaj nie ma tej jasnej linii podziału, że ten cały establishment jest naszym wrogiem, bo jest naszym wrogiem. Cały establishment włącznie z PiS-em. I jeżeli ktoś z i ci, którzy przebierają tylko nóżkami, jak widzę niektórzy z Konfederacji i innych takich tworów, którzy tylko przebierają nóżkami, żeby tam połączyć, nie żeby to wywalić, żeby to przynajmniej jakoś zmienić, przebudować, nie. Oni po prostu tylko przebierają nóżkami i zdradzą swoje ideały, jeśli tylko będzie trzeba, żeby tylko tam dołączyć. Dobra, tutaj kilka pytań mi gdzieś umknęło. Zaraz postaram się je znaleźć. Jaki stosunek ma pan do osobistości Aleksandra Dugina? Ambiwalentny, nie zgłębiałem jakoś szczególnie jego twórczości.
Jeszcze szukam, jeszcze coś tu było, tylko ten. Czy miał pan okazję zapoznać się z informacjami na kanale Russian Opinion? Nie. No dobra, chyba już mi nic nie umknęło. Spojrzę może jeszcze, czy tam jakieś są informacje z Francji nowe. Tak więc mamy, tak, mamy kolejny sondaż. No jutro będą wyniki całościowe, więc pewnie do tego się kiedyś tam trzeba będzie odnieść. Sondaż Exit Poll, Macron 58,2, Le Pen 41,8. Frekwencja wyborcza wyniosła 72% i była najniższa od 1969 roku. W przemówieniu do swoich sympatyków Marine Le Pen powiedziała, że uznaje zwycięstwo Macrona. Zaznaczyła, że ponad 40% głosów, które zdobyła, to dla niej sukces. No więc niestety wygląda na to, że jednak Emmanuel Macron zostanie tym prezydentem Francji. No, myśmy to przewidywali jednak, ale uważam, że te 40 kilka procent, no co to oznacza? Bo to trzeba się odwołać do wyników pierwszej tury. Tylko muszę je tu sobie, chciałbym je tu sobie odpalić, żeby nie palnąć jakiejś gafy. Otóż tak. Przypomnę, Macron uzyskał 27,8, Le Pen 23,1, Mélenchon 21, prawie 22, Zemmour 7, Pécresse, Republikanie 4,8 i dalsi kandydaci. Znaczy, pozycja wyjściowa taka pewna, no to było dla Le Pen. Frekwencja nie jest jakaś tam szczególnie mniejsza, chociaż jest najniższa od 69 roku, 72%. W pierwszej turze była 83,69. Pozycja startowa Le Pen to powiedzmy były elektoraty jej i Zemmoura, czyli jakieś 30%. Pytanie, skąd pochodzi te pozostałe 10-12%? No, można podejrzewać, że znaczy ja wątpię, żeby pochodziły z elektoratu Valérie Pécresse. Być może częściowo pochodzą, no bo pozostali ci kandydaci od szóstego miejsca w dół, to jest w sumie razem raptem tam chyba 15% albo i mniej. Musiałbym to na szybko zliczyć, bo też nie przygotowałem sobie jakoś szczegółowo tych danych. Tak, no to jest powiedzmy 15%. Ja podejrzewam, że mogło być tak, że Marine Le Pen pozyskała część tego elektoratu centrowego albo nawet lewicowego. I moim skromnym zdaniem, no zobaczymy, co będzie za 5 lat, tak? Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nawet no, Le Pen myślę, że rzeczywiście, skoro już uznała swoją porażkę, to niestety wygrał Macron. Pytanie, czy na przykład jego ludzie pomogli szczęściu, ale trzeba powiedzieć, że być może będzie to bardzo ważne,
przed zaplanowanymi na 12 i 19 czerwca wyborami do Zgromadzenia Narodowego Francuskiego. Ponieważ może być tak, że wynik wyborczy Marine Le Pen spowoduje pewne przebicie tego szklanego sufitu i w bardzo specyficznym systemie wyborczym francuskim, który zasadza się na jednomandatowych okręgach wyborczych w dwóch turach, gdzie najczęściej wyglądało to po prostu tak, że w drugiej turze była wielka koalicja, wszyscy przeciwko ongiś frontowi narodowemu, teraz zjednoczeniu narodowemu, no dość powiedzieć, że w obecnym chyba parlamencie francuskim, jeśli dobrze kojarzę, Zjednoczenie Narodowe ma raptem kilka mandatów. Też nie chciałbym się pomylić, dokładnie jest to 8 mandatów na 577. To trzeba zaznaczyć. Przy uzyskanych w pierwszej turze tam 13% głosów, a 8 mandatów, no, kolejny dowód na kształt Jowów, na fałsz Jowów. Myślę, że wybory jeszcze ważniejsze, co prawda oczywiście stanowisko prezydenta jest najważniejsze we francuskim systemie politycznym, ale jeśli Zjednoczeniu Narodowemu uda się przebić ten szklany sufit w czerwcowych wyborach, to kto wie? No nie będą, zmiana polityki francuskiej nie będzie rewolucyjna. Zresztą najbliższe tygodnie też nam odpowiedzą, na ile dotychczasowe ruchy prezydenta Macrona względem Putina, również względem Polski i tak dalej, na ile to były zagrywki wyborcze, a na ile to było na poważnie. To będzie naprawdę ciekawa kwestia. I cóż, tu jeszcze coś widzę. Jak się pan odniesie do słów Krzysztofa Bosaka odnośnie Le Pen? Ja nie sympatyzuję z Marine Le Pen, jest to dla mnie kandydatka zbyt lewicowa w sprawach gospodarczych i obyczajowych. No oczywiście Zjednoczenie Narodowe przeszło podobny proces jak większość partii europejskiej, tak zwanej skrajnej prawicy, czyli pewnego rodzaju centryzacji. Natomiast myślę, że w kwestiach takich kardynalnych, geostrategicznych, no mimo wszystko może nam się nie podobać pewne rozluźnienie niektórych tematów w retoryce Zjednoczenia Narodowego, co nie zmienia faktu, że jeśli chcemy zmienić Europę na bardziej przyjazną dla nas, dla Polaków, a to powinno być nadrzędnym celem różnych aliansów międzynarodowych i naszych sympatii i antypatii, no to zwłaszcza w sytuacji, gdy jest druga tura, jest do wyboru Le Pen i Macron, to gadanie takich rzeczy jest głupie, ale no to jest Krzysztof Bosak, on był zawsze mniej lub bardziej pipi, jeśli wiecie, o co mi chodzi, więc nie jestem zdziwiony. No, no niestety, tak po prostu jest. Czy sytuacja w Szanghaju, największym centrum logistycznym Chin, wstrzymanie kolejny raz transportów do Europy, nie są cichymi sankcjami Chin w interesie Rosji? A być może, nie wykluczałbym tego. Nie wykluczałbym tego. Uważam, że Chiny w ogóle rozpętały ten cały koronapierdolec w swoim dobrze pojętym interesie. Zdezorganizowały gospodarki światowe, wychodzą na tym całkiem nieźle i teraz próbują jeszcze to jakoś tam reanimować, żeby wywrzeć wpływ na sytuację światową. Tak uważam. Jest to oczywiście dla nas drastyczne, że można używać miliony swoich obywateli, traktować ich jak po prostu pionki na szachownicy, zakuwać w te kagańce, w jakieś tam kombinezony i tak dalej. Ale
Ewidentnie jest to jakiś element tej rozgrywki. No. Ja nie wierzę, jednak uważam, że mimo wszystko Chińczycy są ludźmi zdrowo myślącymi i że oni wierzą w tą swoją politykę zero COVID. No kurczę pieczone, szanujmy się. Myślę, że to tyle. Muszę już kończyć, tym bardziej, że już przekroczyłem tą godzinę. Jak się wytnie, to będzie też gdzieś tam coś koło tego. Więc no ja ten tam element, gdzie się to już powiem, żeby nikt nie był zaskoczony. Ja po prostu tą część, kiedy mi się głos zepsuł, po prostu wytnę. I tyle. No cóż, ja dziękuję za uwagę, zachęcam do udostępniania, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Zachęcam też do zajrzenia w link pod filmem, gdzie jest kilka ciekawych publikacji, w zasadzie już kilkadziesiąt do nabycia, kilkadziesiąt tytułów. Zachęcam serdecznie. Nie ma czasu już dzisiaj na jakiś dłuższy blok reklamowy, tylko powiem, że ostatnio, a nie, no miałem powiedzieć, co ostatnio się pojawiło, ale to był jeden egzemplarz i już został sprzedany, więc to są chociażby książki Państwa Wielomskich, są inne ciekawe publikacje Petera Rajny, czy wydawnictwa Centrum Edukacyjnego Polska. Wejdziecie, zobaczycie, więc cóż, to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnych programach. I tyle. Trzymajcie się. I kolejne nagrania na naszej antenie już od jutra. Nie zwalniamy tempa. Do zobaczenia jeszcze raz.